Projekt Polimery Police jest konsekwentnie realizowany. Na placu, gdzie powstanie instalacja do odwodornienia propanu, tak zwana PDH, powoli kończą się prace ziemne. Na fundamentach powstaje ramowa konstrukcja z profili stalowych. To część głównej estakady, która finalnie będzie łączyć instalację PDH z instalacją do produkcji polipropylenu. Montaż tej części trwa już 2 tygodnie i będzie kontynuowany w najbliższych miesiącach. To, co widzimy w tle, jest to budowana estakada, która połączy jednostkę PDH z jednostką polipropylenową. Jak Państwo widzą, prace na budowie generalnie są wykonywane przez firmy polskie. I obecny montaż konstrukcji stalowych również jest wykonywany przez firmę polską Mostostal. Elementy stalowe przychodzą z zagranicy. Należy pochwalić tutaj dokładność wykonania prac fundamentowych, ponieważ bez żadnych poprawek te konstrukcje są montowane na fundamentach. Również na terminalu prace konstrukcyjne są konsekwentnie realizowane. Na placu budowy wylany został fundament pod pierwszy zbiornik kryogeniczny. W zbiorniku, którego moce magazynowe wyniosą 40 tysięcy metrów sześciennych, w temperaturze około minus 42 stopni Celsjusza, będzie magazynowany propan, wykorzystywany następnie w instalacji PDH w procesie produkcji propylenu. Z uwagi na niską temperaturę i niestabilny grunt, który został wcześniej wzmocniony poprzez palowanie, fundament wymagał oryginalnych rozwiązań inżynierskich. Fundament jest zbrojony, jest na palach, a oprócz tego w fundamencie zamontowano system grzania spodu, tak żeby grzania fundamentu, tak aby nie przemarzł od tego zimnego propanu, który będzie magazynowany w zbiorniku. Także pod tym względem jest niezwykły, gdyż ma instalację grzewczą. Fundamentowanie zbiornika propanu trwało dobę. To skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne polegało na transporcie betonu na trasie pomiędzy Szczecinem a Policami i efektywnemu działaniu pracowników fizycznych. Akademia Morska w Szczecinie otworzy nowy kierunek stacjonarny dedykowany grupie azoty Police, grupie azoty Poliolefins oraz grupie azoty Police Service. We wtorek 30 czerwca odbyły się wstępne rozmowy w sprawie wzajemnej współpracy nie tylko w obszarze kształcenia inżynieryjno-technicznego na potrzeby kadrowe polickich spółek, ale również między innymi wykorzystania wiedzy praktycznej inżynierów, specjalistów do przekazywania praktycznej wiedzy. Liderem i pomysłodawcą projektu jest grupa Azoty Police, dla której uczelnia wykształci diagnostów systemów przemysłowych. Diagnozowanie, jedna z naszych specjalności, jest to naprawdę rzecz godna polecenia, dlatego że wypuszczamy potencjalnych lekarzy do maszyn. Za pomocą pewnych wskaźników, pewnych symptomów, no to jest takie może pojęcie bardzo specjalistyczne, ale sygnałów, które są w stanie zdjąć z maszyny bez rozbierania tych urządzeń, są w stanie powiedzieć, co im dolega po prostu, czyli lekarz od maszyn. W programie studiów Akademii Morskiej obok bazy teoretycznej duży nacisk jest kładziony na zajęcia laboratoryjne, gdzie studenci poznają mechanizm działania urządzeń w praktyce. U nas naprawdę większość przedmiotów, myślę, że jakieś 70-80% przedmiotów polega na tym, że na wszystkich, to jest dosłownie na wszystkich wydziałach, że jest bardzo poszerzona wiedza laboratoryjna. Student musi rozebrać coś, sprawdzić jak to działa, czyli jak gdyby nie musi tej trudnej książkowej wiedzy przyswajać, bo to wszystko wchodzi jak gdyby naturalnie i bardzo praktycznie. Dziś inżynier to osoba, która musi być wykształcona wszechstronnie, tłumaczy profesor Bejger. Absolwenci nowego kierunku będą posiadali wiedzę, która pozwoli im rozwiązywać zagadnienia z dziedziny mechaniki, jak i elektryki. Przede wszystkim Akademia Morska w Szczecinie to uczelnia, która jest bardzo otwarta na współpracę z przemysłem, na działania, które będą polegały na tym, że nasi absolwenci będą mogli uzyskiwać jak najlepsze wykształcenie, które będzie cenione przez pracodawców. Wydawałoby się, że Akademia Morska nie ma z branżą chemiczną wspólnych punktów. Praktyka pokazuje jednak, że jest inaczej. Przez ostatni rok obie strony realizowały wspólne przedsięwzięcia. Bardzo dużo wspólnych przedsięwzięć realizowaliśmy wspólnie, także w wymiarze dotyczącym logistyki, transportu. Też były przeprowadzone bardzo ciekawe webinaria i tym samym pokazujemy, że jest nam blisko do tego przedsiębiorstwa.
Wieloletni, doświadczeni pracownicy spółki są obecni w wieku przedemerytalnym. Grupa Azoty Police poprzez realizację programów partnerskich z uczelniami chce pozyskać dobrze przygotowanych pracowników, którzy będą rozwijać swoją karierę w spółce. Ten projekt ma spowodować, że wypracujemy sobie przyszłych pracowników, dobrych inżynierów wykształconych dla naszej spółki. Trudno powiedzieć o liczbach oczywiście, bo te odejścia są takie niesystematyczne, ale na pewno możemy mówić, że w najbliższych latach będziemy potrzebować od kilkudziesięciu, nawet do kilkuset osób nowych, inżynierów dobrze wykształconych. Akademia Morska w Szczecinie realizowała już kierunki dedykowane. Doświadczenie pokazuje, że taki system kształcenia sprawdza się w praktyce, bo spółki są zainteresowane pracownikami o konkretnych umiejętnościach, a dla studentów oznacza to łatwiejszą drogę na rynku pracy. Pierwsza grupa uczestników projektu Polsko-Niemiecka Szkoła Dobrych Kadr Zawodowych odebrała dyplomy i podzieliła się wrażeniami z wizyty w niemieckich zakładach produkcyjnych, gdzie miała okazję zobaczyć, na czym polega kształcenie dualne w tym kraju. W programie biorą udział pracownicy grupy Azoty Police, którzy w ten sposób poszerzają swoje kompetencje w kształceniu przyszłych adeptów branży chemicznej. Cała wizyta miała na celu pokazanie, jak wygląda sam system kształcenia, czyli ośrodek, który przygotowuje uczniów w pierwszym roku, daje im bazę dydaktyczną oraz podstawy teoretyczne na zlecenie firm, które w tym ośrodku też pracują. A kolejny, drugi, trzeci rok to już są praktyki. Praktykant już jest praktycznie wtedy zatrudniony jako pracownik niepełnoletni. Ma oczywiście za to płacone, są stawki ustalane rządowo przez każdy land indywidualnie. W systemie dualnym przyszli pracownicy uczą się zawodu w zakładzie pracy, który deleguje ich do zgłębiania teorii w szkole. Pracodawca, podpisując umowę, zobowiązuje się wykształcić młodego człowieka, ponosząc również odpowiedzialność finansową. To system efektywny, bo sytuacje, kiedy wykształcony pracownik odchodzi z branży, to rzadkość. To zobaczyliśmy od podszewki dokładnie, jak wygląda całe szkolenie. Od procesu przygotowania, realizacji planu, potworzenie wytycznych, potworzenie harmonogramów całego systemu, potworzenie ocen, aż po podsumowanie i przygotowanie ostateczne do zawodu. Tak, dzięki temu zobaczyliśmy, jak pracownik od poziomu Acubi, tak, czyli tego przygotowującego, jest po kolei przygotowany do tego, aby samodzielnie na stanowisku móc pracować w zawodzie. System kształcenia dualnego w Niemczech zrobił na pracownikach polickiej spółki duże wrażenie. Wszystkie szczegóły są zaplanowane, tak, czyli od harmonogramu po każdy dzień, można powiedzieć, po każdą godzinę na zakładzie pracownik od początku do końca wie, co ma robić. Przyjdzie na siódmą, ma dokładny plan do 15, z którego potem się wywiązuje, z którego jest rozliczany i na podstawie którego czerpie kolejne doświadczenia. Takie podejście pracownicy chcą wdrożyć w pracy z uczniami w polickiej spółce. Grupa Azoty Police kładzie duży nacisk na dobre wykształcenie i przygotowanie do pracy, licząc na silny zespół, który dobrze odnajdzie się w swojej roli i zwiąże się ze spółką na lata. Pan Adam swoją pierwszą w życiu pracę rozpoczął w zakładach chemicznych Police i po 47 latach idzie na zasłużoną emeryturę. Dobrze pamięta, jak zakłady się budowały i zmieniały przez lata. Do Polic przyjechał razem z rodzicami, kiedy jego tata w 1967 roku otrzymał mieszkanie. Kariera pana Adama w polickiej spółce rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej w 1973 roku. Podpisałem przestępną umowę w maju, no i po skończeniu szkoły, po skończeniu 18 lat, 10 września 1973 roku, przyjąłem się na zakład, na wydział elektryczny. Z tego względu, że brakowało elektryków, od listopada 1973 roku przeszłem na dyżury jako elektryk dyżurny. Początki nie były łatwe, bo widmo odpowiedzialności towarzyszyło młodemu pracownikowi. Z czasem praca stała się pasją, a pan Adam pogłębiał wiedzę i stał się cenionym specjalistą. W 1975 roku podczas uruchamiania młynowni spędził w pracy cały tydzień. Przez wiele lat pełnił dyżury. Dziś pracuje w pogotowiu technicznym spółki Grupa Azoty Police Serwis i usuwa awarie techniczne. Ciekawostką jest pasja pana Adama, którą mógł rozwijać w pracy. Jak powstała nowa młynownia, kierownictwo mi pozwoliło trzymać gołębie pocztowe.
Był jeden warunek, że mam nigdy nic nie podpaść, bo będzie likwidacja, nie? Nagle było tak, że ptasia grypa nastała i gołębie przenoszą wszystko. Pani cała ochrony środowiska z biurowca poprosiła kierownika, bo miał klucze też, żeby wejść do gębnika. To ona jeszcze nie widziała tak czysto i tak pięknie porobione. Niestety z braku czasu pasja musiała odejść na dalszy plan. W 2018 roku gołębnik zniknął, dziś pozostały po nim tylko zdjęcia. Pan Adam zarzeka się, że wróci do tego na emeryturze.